Tylko w jednej z suwalskich szkół średnich wszyscy maturzyści zakończyli egzamin dojrzałości sukcesem. Najlepiej do tegorocznej matury przygotowało uczniów 7 liceum ogólnokształcące wchodzące w skład akademickiego zespołu szkół przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Szkoła ta dopiero dwukrotnie wypuściła abiturientów i dwukrotnie uzyskała maksymalny możliwy odsetek zdawalności. Oto pierwsza dziesiątka szkół na podstawie wyników opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. 7 liceum ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach 100% sukcesów. 3 liceum ogólnokształcące 98,9% sukcesów. 1 liceum ogólnokształcące 98,5%. 2 liceum ogólnokształcące 94,2%. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach 87,6% sukcesów. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 80,9% sukcesów. Technikum nr 4 w Suwałkach 77,6% sukcesów. Ex aequo. 4 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku po 75% sukcesów. 6 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Sióstr Salezjanek 69,2% sukcesów. Najwyższy średni wynik z pisemnej części języka polskiego uzyskali maturzyści z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, aż 68,8%. Byli też bezkonkurencyjni w matematyce. Ich średni wynik to aż 78,1%. Znakomity wynik, średnią 94,2% z pisemnej części języka angielskiego, osiągnęli abiturienci 7 liceum działającego przy suwalskiej uczelni. Ta sama szkoła najlepiej przygotowała swych podopiecznych także do matury z WOS-u. 39,5% średnia przy 26% średniej krajowej to świetny wynik. Największy odsetek sukcesów w województwie podlaskim uzyskali uczniowie szkół z powiatów Zambrowskiego i Grajewskiego. 85%, z Białegostoku i powiatu augustowskiego po 84%, a podium zamykają Suwałki i powiat wysokomazowiecki z wynikiem 83% sukcesów.